Rodzina Wróblewskich. Julian, Hania, Emma, mama Klaudia i tata Martin. Emma, zostawia cię tutaj na chwilkę, dobrze? I pójdę do góry robić pranie, dobrze? Tak, jasne, możesz mnie zostawić, mam telewizję przecież. Czasami się o nią martwię, ciągle przed tym telewizorem. Ale ona mnie denerwuje, nawet nie może mnie na chwilę spuścić z oka, ciągle chce mnie pilnować. Ding dong, jest tam kto? O, ktoś dzwonił, ciekawe kto to. Emma, jeżeli jest tam ktoś obcy, to nie wpuszczaj, dobrze? Dzień dobry, chyba trafiłam do rodziny Wróblewskich, prawda? Tak, tak, to my, a pani kim jest? Nazywam się Ingrid i przyszłam porozmawiać. Czy jest pani panią Wróblewską? To moja mama, ale czy to jakaś oszustka? Ojej. Ale dobrze, ale tutaj macie ładnie, piękny dom. Wow, bardzo duży. Tylko muszę was jeszcze poznać. Masz może rodzeństwo? Tak, mam brata i siostrę, obydwoje starsi. Wspaniale, czyli trafiłam bardzo dobrze. Oni tutaj też mieszkają z tobą? Wow, ale piękny, duży dom, wspaniały. Znam takie tylko z katalogów. Przepiękny dom, naprawdę taki luksusowy. Także, gdzie pracują twoi rodzice? Tata jest strażakiem, a mama ma swoją kawiarnię. Tak, idealnie, wspaniale. Wszystko pasuje, dobrze. Także myślę, że twoje rodzeństwo może się do nas od razu wprowadzić. Mamy dla nich wspaniałe warunki. Wow, super, zabierze ich pani ze sobą. Wspaniale, mogą już iść. Emma, kto to przyszedł? Z kim rozmawiasz? Ja sprawdzę, mamo, zaraz zobaczę. O, idzie właśnie moja siostra, zobaczy pani. Emma, kto to jest? Dzień dobry, znamy się. Co pani tu robi? Jestem Ingrid z wspaniałych warunków dla studentów, z mieszkań dla studentów. No, ale ja jeszcze chodzę do szkoły, nie jestem jeszcze studentką. Jeszcze długo, nie? A o co chodzi? To będą mieszkania czy internat? Będą mieszkania i się możesz tam wprowadzić, będzie super. Przepraszam na chwilę. Mamo, chodź proszę. Ciekawe kto to. Dzień dobry. Kim pani jest? Co pani robi w naszym domu? Jestem Ingrid i zajmuję się zakwaterowaniem studentów w naszych wspaniałych warunkach, we wspaniałych mieszkaniach. Super, co mamo? Ale ja jestem jeszcze za młoda. No, córka ma rację. Będziemy tym zainteresowani, ale to za jakieś 10 lat. Teraz na pewno nie. Ja mam pomysł, ja się tam mogę wprowadzić. Bardzo chętnie zmienię mieszkanie na własne. Aha, okej, czyli zaszła pomyłka. No cóż, jestem rozczarowana. Może przyjdę do państwa później. Chyba, że chcą państwo zarezerwować pokój już teraz. Ja nie jestem chyba zainteresowana. A ja w sumie bym była zainteresowana. Myślę, że pani może już iść, bo na razie nie jesteśmy zainteresowani. Co ona sobie myślała? Chciała nas naciągnąć? No szkoda, oni mieli dużo pieniędzy, tutaj była fajna okazja, żeby coś zarobić, no ale no cóż, trudno. Emma, mówiłam ci nie wpuszczać do domu żadnych obcych ludzi. To jest bardzo ważne, oni mogą być niebezpieczni. Dokładnie. I poza tym, ja tutaj jestem odpowiedzialna, słuchaj mnie. Ale, no dobra, no przepraszam, więcej nie będę. Myślałam, że ta pani będzie fajna. Emma, pamiętaj, jeżeli nie znasz osoby, która jest za drzwiami, to zawołaj mamę albo rodzeństwo, dobrze? Ojej, naprawdę nie można jej spuścić z oka, nawet na chwilę. Haniu, a ty byś się nie chciała wyprowadzić? Mieć, wiesz, własne mieszkanie, robić co chcesz? Byłoby super, co? Nikt by cię nie pilnował. Może ty byś chciała się wyprowadzić, bo mi jest tutaj dobrze jak na razie. Nie wypychaj mnie z domu na siłę.
Mogłabyś mieć swój własny basen z kulkami i dostawę kakao. Tak, ale byłoby super. Miałabym taki gigantyczny apartament. Trochę apartament, a trochę butelkę dla lalki. I tutaj właśnie bym mieszkała. Byłoby super. W moich ulubionych kolorach, błękitnym i różowym. Miałabym wielki basen z kulkami, tylko dla mnie. Nikt by mi się tutaj nie wpychał, byłoby super. I miałabym super gwiazdki, żeby nie było nigdy ciemno, bym się nie bała. O, ktoś dzwoni. Wow. Cześć Emma, nie mogłam się doczekać, aż do ciebie przyjdę. Ale masz super apartament studencki i masz basen z kulkami. No oczywiście, w moim domu nie mogło go zabraknąć. Super, co? W domu takiego nie miałam. No, twój apartament jest wspaniały. Super, że się wyprowadziłaś. Baw się dobrze. Korzystaj z mojego apartamentu. A tu jest mój wielki materac, mój raj. To jest wielka trampolina, bardzo fajna. Wow, ale super. No, też mi się podoba. To jest normalnie apartament moich marzeń. Jest tutaj wszystko, czego potrzebuję. Ale wiesz co? Ja jeszcze bym trochę inaczej niektóre rzeczy zrobiła. Ja wszystko przemyślałam, zobacz, wszystko jest idealne. Super! To dwójka Stefana, on ci to zbudował? No, specjalnie dla mnie. A to jest moja łazienka połączona ze spa. Super! Jakie wielkie butelki z żelem i z pianą do kąpieli. Ja jestem taka mała. No, tutaj jest wszystko, czego dusza zapragnie. Robimy sobie kąpiel? Chętnie, ale trochę później. A co to jest? To jest taki tor przeszkód, ale bardzo mięciutki. Spróbuj sama. Wow, fajnie. Tutaj wszystko jest super. Bardzo mi się tutaj podoba. Masz super apartament. No wiem, wiem. Bardzo nad nim pracowałam, żeby wszystko było idealne. Emma, a co to jest? Słyszałaś to? Ktoś tu jeszcze mieszka? Nie, tylko ja. Nikogo nie zapraszałam. Sprawdźmy to. Co to za hałas? Kto to jest? Jaka wielka osoba? Albo lalka? Ona żyje? Emma, chyba jesteśmy w czyimś mieszkaniu. I my jesteśmy tutaj najmniejsze. Jeżeli to jest dziecko, to wyobraź sobie, jacy wielcy są dorośli. Oh, naprawdę masz rację. Emma, nie ruszaj się. Uważaj. O nie, musimy się schować. Zobacz, jaka wielka jest jej ręka w porównaniu do mojej. No właśnie, mówiłam ci. Jeżeli to jest dziecko, to wyobraź sobie, jaki wielki jest dorosły. Klara, masz rację. O nie! O, uciekamy! Wielka ręka! O! Wielka ręka chce mnie złapać! Emma, dobrze się czujesz? Co robisz? Co to za krzyki? Co tam się dzieje? Dzieci, co robicie? Mamo, Emma oszalała. Chodzi i krzyczy, że jakaś ręka ją chce złapać. Emma, co się stało? Opowiedz mi. Jednak się nie wyprowadzam, zostaję tutaj. Podoba mi się tutaj. Nigdzie nie idę, także miło było z wami mieszkać. Super jest. Aha, okej. Ta historia na nią źle wpłynęła. Idę ją uspokoić.